Rozmowa dnia. A drugim gościem środowych sygnałów nie jest pan Marek Sawicki, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Koalicji Polskiej. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie pośle, zanim o wielkiej polityce. Pochodzi pan z Podlasia, a na Podlasiu w tej chwili szaleje COVID. W ogóle w województwach wschodnich szaleje COVID. Ja niedawno dzwoniłem do Ministerstwa Zdrowia, pytałem się, czy ludzie widząc, co się dzieje, poszli się tłumnie szczepić. Odpowiedź brzmiała nie. Dlaczego ludzie na wschodzie Polski nie zechcieli się szczepić? Panie redaktorze, szanowni państwo, w moich rodzinnych Sawicach też są ofiary COVID-u. W ciągu ostatniego półtora roku co najmniej 4 osoby w miejscowości, która liczy około 100 rodzin, 4 osoby niestety zmarło. W tej chwili 3 są hospitalizowane. Pyta pan dlaczego? Dlatego, że nie ma pełnej informacji, nie ma ścisłej zachęty. Wszystkim zdrowym wydaje się, że są bogami, że dadzą sobie radę. No i tak to wygląda niestety. I wiemy doskonale, że mamy sytuację, w której województwo podlaskie, wschodnia część województwa mazowieckiego, całe Podlasie, no niestety Podkarpacie, tu mamy skalę koronawirusa czwartej fali najwyższą. Ja powiem szczerze, że prostym ludziom się nie dziwię, ale ja mam sytuację, w których lekarze na mediach społecznościowych, na forach internetowych piszą, że ta szczepionka nie ma sensu, że COVID to jest wymysł bogatych. I to ogłupianie ludzi niestety nadal trwa, nikt nad tym nie panuje. Sam ubolewam, bo rzeczywiście widzę również, jak chociażby w rodzinie w tej chwili jedna z wnuczek jest na kwarantannie, bo w szkole pojawiło się chore dziecko. Więc to wszystko nas bezpośrednio na co dzień dotyka, a jakby ludzie tego nie zauważali. Coś niesamowitego. Panie pośle, w takim razie, czy były pan za tym, żeby egzekwować wzorem Niemiec, Hiszpanii, Włoch, Francji certyfikaty covidowe? Nie jesteś szczepiony albo nie masz aktualnego testu, nie wchodzisz do kina, nie wchodzisz do sklepu, nie wchodzisz na mecz, nie wchodzisz do galerii. Panie redaktorze, można wprowadzać wiele zakazów. Problem polega na tym, że nie ma żadnej egzekucji. Chodzę do sklepu, chodzę do urzędów, chodzę do różnego rodzaju instytucji i powiem panu, że w moim regionie 3/4, może nawet 80% ludzi kompletnie bez maseczek, bez wypełniania tego obowiązku i nikt im na to nie zwraca uwagi, nikt tego nie pilnuje. Ani policja, ani służby w danej instytucji, czy w danym sklepie, czy w danej galerii. To wszystko dzieje się normalnie, tak jakby rzeczywiście tego COVID-a nie było, a ci w maseczkach wyglądają jak jacyś ludzie z kosmosu, ufolutki. Niestety tak to wygląda, chociaż ja ostatnio widziałem w metrze, jak policjantki zareagowały bardzo ostro na widok ludzi bez maseczek. Dobrze, zmieniamy temat. Panie pośle, zmiany w rządzie. Nowy minister rolnictwa Henryk Kowalczyk zastępuje Grzegorza Pudę. Widać już, że piątka dla zwierząt odchodzi do historii polskiej polityki. Czy to jest dobry wybór, pan Kowalczyk? Panie redaktorze, no mamy sytuację, w której jednego odchodzącego ministra Kurtykę zastępuje 4 nowych ministrów, a więc widać wyraźnie, że po kilku latach rządzenia Mateusz Morawiecki doszedł do wniosku, że ekipę ma za słabą, że trzeba ją wzmocnić kolejnymi 4 ministrami. I powiem szczerze, że z całej tej czwórki, jeśli patrzę na pana Henryka Kowalczyka, wicepremiera, to ja go oceniam dość dobrze, dlatego że jest to człowiek doświadczony zarówno w kwestii parlamentarnej, jak i w kwestii politycznej, ministerialnej. Pełnił już funkcję ministrów, wiceministrów, był szefem komitetu stałego. W tej chwili przecież był szefem Komisji Finansów Publicznych, więc doświadczenie ma duże. Na początku, jak słucham jego wywiadów, także problemy w rolnictwie diagnozuje prawidłowo. Co prawda nie jest rolnikiem, ale mam nadzieję, że jego matematyczne wykształcenie pozwoli mu na to, żeby przedstawił premierowi Kaczyńskiemu, jak bardzo rolnicy, jak bardzo polska wieś przez ostatnie 6 lat zubożała i że ma sposób na to, żeby przynajmniej te 3 podstawowe problemy, o których w wywiadach mówię, a więc afrykański pomór świń, kwestie z drożyzną nawozów czy sprawy związane chociażby z ochroną środowiska w polskim rolnictwie zrealizować. Więc oczekuję na aktywne działanie pana wicepremiera i mam nadzieję, że po tych 3 ministrach
ten gorszy nie będzie. Wielkie nieba, panie pośle, prominentny przedstawiciel opozycji, Marek Sawicki, wypowiada się ciepło o przedstawicielu rządu, nowym ministrze rolnictwa. No to nierzadka sytuacja, nieczęsta sytuacja. Panie redaktorze, ja proponuję, żebyśmy w Polsce zaczęli mówić o problemach i ich rozwiązywaniu, a nie kłócić się na zasadzie jedno plemię, drugie plemię i kto komu bardziej dołoży. Ja ciągle mówię, że jeśli po stronie opozycji są racjonalne propozycje, będę w nich aktywnie uczestniczył. Jeśli ze strony rządu też są propozycje rozsądne, racjonalne, a za takie uważam zmianę na stanowisku ministra rolnictwa, przypomnę, że Polskie Stronnictwo Ludowe złożyło wniosek o odwołanie ministra Pudy, że 90% rolników nie wiedziało przez ostatni rok, kto jest ministrem rolnictwa, więc tej aktywności, tego działania ze strony poprzednika pana wicepremiera Kowalczyka nie było, więc w tej chwili daje spory mandat zaufania wicepremierowi. Ranga wicepremiera także podnosi rangę problemów wsi wyżej, więc jestem przekonany, że nareszcie po 6 latach Prawo i Sprawiedliwość zrealizuje te 7 zadań, które już od 7 lat 7 razy zapowiada, więc jestem przekonany, czy mam nadzieję, że tym razem już nie będzie gadania, a będzie zwyczajna robota. Minister Kowalczyk mówi, że jego priorytetem będzie doprowadzenie do końca budowy polskiego holdingu spożywczego. Dobry priorytet? No, najpierw oczekuję, że minister Kowalczyk zacznie, bo problem polega na tym, że od 2014 roku ten pomysł PiS-u jest na tapecie i jak do tej pory wygląda trochę jak Yeti. Wszyscy słyszą, wszyscy mówią, tylko nikt nie widział, więc lepiej mniej mówić, więcej zrobić. Co boli rolników, panie pośle, w tej chwili? Bo my tu mieszczuchy siedzimy w miastach, widzimy, że wysokie są ceny, ale nie wiemy, co się dzieje na wsi. Panie redaktorze, nie jestem medykiem, więc trudno mi mówić, co boli rolników. O ich bólach nie rozmawiam, natomiast podstawowym problemem rolników niestety są rosnące koszty i zbyt niskie przychody. I wiele gospodarstw, przecież jeśli chodzi o trzodę chlewną, to w tym roku 10% gospodarstw trzodziarskich zwyczajnie zakończyło swoją produkcję. Jeśli w takim tempie będzie się to działo, to za 10 lat już żadnego polskiego schabowego nikt nie zje, więc dobrze byłoby, żeby pan minister Kowalczyk zdiagnozował kwestie związane z kosztami środków produkcji, a więc nawozy, paliwo, środki ochrony roślin, maszyny, narzędzia, no i to, czego brakuje tej ekipy, to wierzę, że minister Kowalczyk to uruchomi, wszak jeszcze raz podkreślam, jako matematyk liczyć potrafi. No nie może być tak, że w 9. roku realizacji programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 14-20 z 60 paru miliardów na kontach rolników jest niespełna 40, a 20 jeszcze nadal leży w bankach w Brukseli. Te pieniądze nie muszą wspierać banków brukselskich. Te pieniądze powinny być na kontach polskich rolników, u polskich przedsiębiorców. Za to rolnicy już dawno powinni kupić maszyny, zmodernizować gospodarstwa i prowadzić normalną produkcję. Drodzy słuchacze, słuchacie rozmowę z panem Markiem Sawickim, posłem PSL. Ciąg dalszy tej rozmowy na stronie internetowej Jedynki oraz w naszych mediach społecznościowych. Panie pośle, niedawno premier Morawiecki przyznał 23 miliardy, dwa dni temu, 23 miliardy na rozwój samorządów, na nowe inwestycje w samorządach. Pieniądze poszły przede wszystkim w tereny wiejskie, w tereny, gdzie są małe miasteczka i małe miasta. Jak panu się podoba ten program? 23 miliardy. Otóż, panie redaktorze, jeśli wcześniej w wyniku Polskiego Ładu podejmuje się decyzję o obniżeniu dochodów samorządów, to trzeba to jakoś zrekompensować. Tylko przypomnę, że nie w pełni te 23 miliardy rekompensuje ubytki, to jest raz, a dwa, do tej pory samorządy miały tak zwane dochody własne i mogły nimi swobodnie dysponować. W tej chwili ja rozmawiałem z kilkoma wójtami, oni poskładali po 3, po 4 wnioski na różne działania, które chcą na terenie gminy realizować. I okazuje się, że o tym, które zadanie będzie realizowane, już nie oni decydują z tych 3-4, tylko decyduje poseł Prawa i Sprawiedliwości z urzędnikiem gdzieś tam w ministerstwie, w kancelarii pana premiera. Więc nie wiem, czy to tak dobre rozpoznanie mają w kancelarii pana premiera, co na przykład w mojej gminie na 3 wnioski jest ważniejsze. Więc dobrze byłoby, żeby jednak samorządy miały własne dochody i one decydowały o tym. Natomiast to, że pieniądze idą na tereny poza dużym miastem i jest to równoważenie rozwoju, to oczywiście to popieram, jestem za tym, bo każda zbudowana droga, każda zbudowana oczyszczalnia ścieków, każda fotowoltaika czy
postawione solary, to jest oczywiście korzyść i dla użytkowników, i dla mieszkańców, i także dla klimatu, i dla społeczeństwa. A rząd mówi coś takiego, że to, że samorządy mówią, że tych pieniędzy będzie mniej, to tak do końca nie jest, bo będzie mechanizm rekompensujący, to jest po pierwsze. Po drugie, w miastach, czy w ogóle generalnie na terenach objętych działaniem samorządów, czyli w całej Polsce, ludzie będą mieć więcej pieniędzy i zostawią je przecież w swojej gminie, czy w swoim mieście. Panie redaktorze, ja już mam naprawdę trochę powyżej dziurek w nosie to opowiadanie rządu, jak to jest wspaniale, dobrze, jak dla wszystkich wystarczy. Ja naprawdę oczekuję normalnego rządzenia, a nie uprawiania propagandy i chwalenia się tym, co zostało zrobione, bo znacznie częściej ludzie mówią o tym, czego brak, co nie zostało zrobione. No, chociażby popatrzmy na całą służbę zdrowia, na cały wymiar sprawiedliwości, na system edukacyjny i tak dalej, i tak dalej. Można łatwo rozdać pieniądze. Usługi publiczne, no to wszystko leży, więc czas najwyższy, żeby rzeczywiście rząd robił, rządził, a nie opowiadał o tym, co będzie robił, bo ciągle mamy do czynienia z bajką o tym, jak to będzie wspaniale i jaka świetlana przyszłość nam czeka, a rzeczywistość skrzeczy, więc jeśli są tak duże pieniądze w budżecie, to czas najwyższy je zacząć wydawać, rozporządzać nimi, tak jak powiedziałem, w PROW-ie. No po co 1/3 środków w 7-letniej perspektywie, która za chwilę się kończy z przedłużeniem o 3 lata, nadal 1/3 środków jest niewydana. No ona powinna być już dawno w przedsiębiorstwach i za to powinny być zakupione maszyny, urządzenia, środki do produkcji, inwestycje po to, żeby gospodarstwa się mogły rozwijać, a nie czekać w gorszej konkurencji do gospodarstw z innych państw europejskich czy świata. Zmieniamy temat, panie pośle. Minister obrony Mariusz Błaszczak oraz wicepremier Jarosław Kaczyński ogłaszają wczoraj projekt ustawy o obronie ojczyzny, unowocześnienie sił zbrojnych, zwiększenie atrakcyjności służby, wdrożenie koncepcji obrony powszechnej, armia 250 tysięcy żołnierzy. Pana ocena? Armia 300 tysięcy żołnierzy, ja powiem tak, bezpieczeństwo państwa jest ważne pod warunkiem, że się je realizuje, znów nie o nim się opowiada. Bo ja przypomnę, że przetarg na śmigłowce bojowe Caracale czy transportowe został odwołany. W to miejsce miały być wielkie, piękne, w Polsce produkowane śmigłowce Sikorski. Do tej pory armia śmigłowców nie ma. Mamy na kredyt wpłacony prawdopodobnie już do Stanów Zjednoczonych na amerykańskie czołgi. Mamy zaliczkę wpłaconą na F-35, tylko pytam, dlaczego my uzbrojenia naszej armii nie robimy w Europie, nie robimy w Polsce, tylko ciągle wydajemy duże pieniądze za ocean. No przecież i Francja, i Hiszpania, i Niemcy, ale przecież Szwedzi mają niezły przemysł zbrojeniowy. Gdybyśmy się włączyli w zakupy w Europie, to z pewnością i nasza zbrojeniówka by odżyła. A tak w naszej zbrojeniówce niewiele się dzieje. Robią bokami, bo nie mają zamówień, a z drugiej strony wydajemy ogromne pieniądze, ogromne miliardy, ponad 60 miliardów w tej chwili na armię rocznie, z czego połowa idzie na zakupy, wydajemy na zakupy za oceanem. Czy to jest dobra polityka? Nie wiem. Bezpieczeństwo potrzebne, trzeba coś robić, natomiast czy to akurat jest najlepsze rozwiązanie? Nie jestem wojskowym, w wojsku byłem już dawno, dawno temu, więc nie do końca się na tym może stało. Panie pośle, wynika to z tego, że jeżeli ktoś miałby ruszyć, przepraszam za wrażenie, 4 litery w obronie Polski, to byli to przede wszystkim Amerykanie, a nie na przykład Hiszpanie czy inni Europejczycy. No nie, panie redaktorze, historycznie przypomnę, że jeśli chodzi o obronę Polski, to zawsze największy udział w tej obronie mieli chłopi. To było i 20 roku, kiedy Wicenty Witos wezwał chłopów do obrony powszechnej, do powszechnego stawiennictwa, do armii. I to było także w latach 39-45, kiedy trzon Armii Krajowej Batalionów Chłopskich stanowili synowie chłopscy, dzieci ze wsi, więc tutaj zwiększenie liczebności armii bez doposażenia technicznego, bez racjonalnych i rozsądnych zakupów nic nam nie da. Liczenie na to tylko, że obronimy się poprzez silną armię amerykańską i inwestycje w Ameryce też wydaje mi się trochę złudne. Panie pośle, jeszcze zmiana tematu, jeszcze jedna. Ceny. Jarosław Kaczyński nie chce obniżyć akcyzy na paliwo, bo potrzebne są pieniądze na programy społeczne. Mówił to w jednym z wywiadów. Jak pan rozstrzyga ten dylemat? Pieniądze na programy społeczne, takie jak 500+, takie jak rodzinny kapitał opiekuńczy, jak 300+, jak mieszkanie bez wkładu własnego, czy droga obecnie benzyna?
Panie redaktorze, no jeśli ludzie więcej wydają, bo ceny rosną, no to oczywiście państwo powinno wspierać ich różnego rodzaju daninami. Tylko wydaje mi się, że to jest droga donikąd, bo państwo chce być w każdej naszej rodzinie, w każdym naszym domu i mówić: do tego ci dołożymy, do tamtego ci dopłacimy, a do tego nie. Więc wydaje się, że jednak droga wzrostu płac, którą także realizuje ta ekipa, ja nie mówię, że nie, jest drogą lepszą niż droga takiego celowanego rozdawania pieniędzy. Natomiast Jarosław Kaczyński padł ofiarą własnej propagandy z 2011 roku, kiedy mówił, że w sprawie paliwa wystarczy obniżyć akcyzę. Premier Beata Szydło mówiła, że dla wszystkich pieniędzy wystarczy, tylko wystarczy nie kraść. Więc czas najwyższy, żeby to robili. No ja chcę wyraźnie podkreślić, że jeśli chodzi o ceny energii, to mamy do czynienia z sytuacją, gdzie w gazie budowaliśmy wspólnie przecież gazoport Świnoujście, napełnialiśmy magazyny, byliśmy jako społeczeństwo informowani przez rządzących, że mamy takie zapasy gazu, że mamy taką dywersyfikację, że ten darmowy gaz amerykański skroplony będzie tłoczony wszędzie, nawet będziemy europejskim eksporterem czy reeksporterem tego gazu. A tu się okazuje, że wystarczyło, żeby Putin tupnął nóżko, OPEC zwolnił trochę podaż na rynek i mamy już sytuację, w której i gaz, i ropa naftowa poszły dwukrotnie w górę. Więc nie ma co tej propagandy uprawiać, zwyczajnie trzeba coś robić. I gdyby w 2016 roku nie wstrzymano programu rozwoju energii odnawialnej, dziś w mikście mielibyśmy nie 16% energii odnawialnej, a być może 36%. Litwa ma 82%, więc nie ma innego kierunku w związku z sytuacją energetyczną świata, ale także i sytuacją klimatyczną, jak inwestycje, jeszcze raz inwestycje w odnawialne źródła energii, zaopatrzenie rozproszone, samowystarczalne gospodarstwa wiejskie, samowystarczalne gospodarstwa energetycznie w małych miasteczkach, samowystarczalne energetycznie gminy i powiaty, a dopóki nie mamy źródeł takich o intensywnej produkcji, na razie miasta trzeba zaopatrywać niestety z elektrowni węglowych. I na koniec jeszcze jedno pytanie. Czy w PSL-u znajdzie się miejsce na listach wyborczych dla Jarosława Gowina i jego ludzi z Porozumienia? Panie redaktorze, od 2019 roku budujemy Koalicję Polską. Co prawda na listach PSL-u wchodziły środowiska podpisujące się pod tym projektem, a więc Unia Europejskich Demokratów, Konserwatyści Biernackiego czy chociażby Kukiz. Ten projekt jest nadal otwarty, więc jeśli programowo będzie panu Gowinowi po drodze i będzie chciał uczestniczyć w jego rozwoju, to oczywiście drzwi są otwarte. Nie widzimy tutaj przeszkód, bo w mojej ocenie, jeśli chodzi o kwestie gospodarcze, samorządowe czy także ideologiczne, mnie akurat jest z Gowinem po drodze. Czyli w takim razie, drodzy państwo, można powiedzieć, że w następnych wyborach Jarosław Gowin wystartuje z listy PSL. Czego jeszcze nie wiemy, panie redaktorze. Można tak przypuszczać, ale sprawa jest otwarta. Marek Sawicki, poseł Koalicji Polskiej Polskiego Stronnictwa Ludowego, był drugim gościem Środowych Sygnałów Dnia. Dziękuję panu serdecznie. Dziękuję bardzo i pozdrawiam. Była to rozmowa dnia. Udostępnij ją portal informacyjny Polskie Radio.